13-letni chłopiec z Polic, jako jeden z dwójki dzieci w Polsce, został wyróżniony w programie Football for Friendship. Pojedzie na mundial do Rosji jako dziennikarz sportowy. Wszystko zaczęło się od miłości do piłki nożnej. Sasza najpierw trenował w Pogoni Szczecin, a od roku jest zawodnikiem Chemika Police. Do tej pory nie zajmował się dziennikarstwem, bo w drużynie jest po prostu dobrym bramkarzem. Ten, z którym jeżdżę na obozy i także na warsztaty, odnalazł w internecie taki program Football for Friendship i wysłał zgłoszenia kilkunastu chłopców z całego kraju i tam właśnie musieliśmy wypełniać różne zadania, na przykład wysyłać zdjęcia, wysyłać także różne, tak jak mówimy, na przykład wiersze po angielsku, jak przeprowadzamy wywiady z kolegami. I potem ogłoszono taki konkurs i właśnie wygrałem ja i Jakub Morawski z Warszawy. Sasza do Rosji nie pojedzie jako bramkarz, ale będzie musiał wykazać się jako dziennikarz. My sprawdziliśmy, czy sobie poradzi. Cześć Kuba, może zacznijmy od tego, na jakiej grasz pozycji. Gram na pozycji bramkarza Chemika Police 2005. Może wiesz coś o programie Football for Friendship? Tak, wiem wiele, że to jest międzynarodowy program, w którym uczestniczą dzieci z różnych krajów. Sasza na trening poświęca sporo czasu. W tygodniu po szkole ćwiczy na boisku, a w weekendy jeździ na mecze. Determinacja chłopca jest godna podziwu, bo w szkole ma równie dobre wyniki jak na boisku. Łączę to tak, że w szkole staram się na 100% słuchać wszystkiego i zapamiętywać, a potem że robię tylko zadanie domowe i idę na trening. I jak mam zapamiętane, to potem nie muszę się martwić. Największe marzenie chłopca to grać w słynnej na cały świat drużynie piłkarskiej. W domu ma kolekcję statuetek najlepszego bramkarza turnieju, a z Chemikiem Police udało mu się wejść do pierwszej ligi rocznika 2005. Sasza jest sumiennym chłopcem. Pracuje bardzo dużo na treningu, słucha się, co do niego się mówi i jeżeli będzie tak dalej pracował, to na pewno coś z niego będzie. Football for Friendship to międzynarodowy program społeczny, który ma na celu promocję wartości piłkarskich, szacunek do innych kultur i narodowości, zdrowy tryb życia i miłość do sportu. W ramach spotkań funkcjonuje Międzynarodowe Dziecięce Biuro Prasowe, które składa się z reporterów w wieku od 12 do 14 roku życia. W tym roku jeden z nich będzie reprezentować Police. 22 maja na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ulicy Piaskowej w Policach mieszkańcy powiatu polickiego mogli oddać krew. Akcja Tydzień Czerwonej Krwinki organizowana przez powiat policki odbywała się po raz czwarty. Teraz mamy okres letnio-wakacyjny, krwi wiadomo, że brakuje w tym okresie, także takie akcje są jak najbardziej pożądane. No nie wszystkim jest po prostu po drodze jeździć do Szczecina, tak samo z innych miejscowości typu Dobra, Nowy Warp, no jednak do Szczecina jest kawałek drogi, więc taki krwiobóz ma jak najbardziej powodzenie. Ci, którzy jeszcze nie oddali krwi, mogą to zrobić w niedzielę 27 maja na terenie zielonym Zespołu Szkół imienia Ignacego Łukasiewicza w Policach. Akcja zbierania krwi odbędzie się podczas drugiego powiatowego festynu rodzinnego z rodziną po zdrowie w godzinach od 12 do 16.